Jeżeli zderzymy programy z wynikami wyborów, to proszę zwrócić szczególną uwagę na propozycję kandydata Andrzeja Wnuka i efekt uzyskany z list wyborczych Komitetu Wyborczego Wspólny Zamysł. Można by powiedzieć, że te dwie kwestie, one się rozmieniają. One się odchodzą w inne strony, bo wynik wyborczy jednoznacznie wskazuje, że wśród wyborców ten komitet poparcia nie uzyskuje. Natomiast kandydat Wspólnego Zamościa zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje dość duże poparcie. Ja to komentuję tak, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią zdyscyplinowaną i głosuje bez względu na to, jaki jest program, ważne jest, że jest nazwisko i hasło. Dlatego też ten wynik pana Andrzeja Wnuka jest taki, a nie inny. W związku z tym, że do drugiej tury wszedł pan Marcin Zamoyski jako dotychczasowy prezydent z Komitetu Wyborczego Marcina Zamoyskiego, jak również pan Andrzej Wnuk reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, no odbędzie się druga tura. Druga tura jest bardzo istotna i chyba bardzo zależy na tym, żeby w drugiej turze wzięło udział jak najwięcej mieszkańców. Apelujemy do wszystkich mieszkańców Zamościa o to, żeby w tej drugiej turze frekwencja była jeszcze wyższa niż w pierwszej. To jest dowód społeczeństwa obywatelskiego, to jest dowód na to, że mieszkańcy się interesują tym, co się dzieje w mieście, co się dzieje w samorządzie i zależy nam na tym, żeby ta frekwencja w drugiej turze była jeszcze lepsza niż w pierwszym. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, jak wspomniałem wcześniej, dotychczasowa współpraca, potrzeba dalszego kontynuowania wielu zadań, zapewnienie mieszkańcom spokoju, stabilizacji, pewności dnia jutrzejszego upoważnia nas, czy nawet obliguje nas do dokonania pewnego wyboru przyszłościowego. I w naszej ocenie gwarancje takiej spokojnej przyszłości lat następnych daje nam wybór prezydenta Marcina Zamoyskiego. Stąd też oficjalnie Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Nizioła będzie popierał kandydaturę Marcina Zamoyskiego i z takim apelem zwracamy się do wszystkich tych wyborców, którzy popierali dotychczas moją osobę, żeby w drugiej turze wyrazili swoją wolę i poparli prezydenta Marcina Zamoyskiego.